tego i jeszcze więcej życzymy Wam my. Wiecie, jaką mam gipką żonę? Budzimy się, a przed nami taki oto widok. Grudniowy wieczór, gdy gwiazdy migoczą, a świąteczna magia w sercach rozkwita, niech w ciepłym rodzinnym gronie unosi się zapach słodkich pierników, a miłość zagości w waszych sercach. I niechaj w te święta Bożego Narodzenia nie opuszcza was spokój, radość i uśmiech. A prezenty, nie tylko te materialne, niech będą spełnieniem waszych marzeń. Tego i jeszcze więcej życzymy wam my. Michał i Iza z hit planeta.pl. Dzień dobry. 9:30. Prawie praca wykonana. Najpierw zjemy sobie śniadanie. Potem pójdziemy sobie tutaj na spacer, bo ma być punkt widokowy. Ponoć prowadzi nas dookoła, ale miejmy nadzieję, że uda dojść się troszeczkę krótszą drogą. Co jest pięknego w podróżowaniu na południe Europy w czasie późnej jesieni i zimy? Bo dzisiaj mamy w sumie 17 listopada. Nie wiem, kiedy mniej więcej będziecie to oglądać, bo troszeczkę jest opóźnienia w związku z tym, że filmy nie są codziennie, a mniej więcej dwa razy w tygodniu. No ale widzicie, krótki rękaw. To nie oznacza, że jest tutaj bardzo gorąco. Znaczy w przyczepie, jak świeci słońce, to tak. Tu jest po prostu przyjemnie. Nie ma w ogóle, nie czuję dyskomfortu termicznego. Jest po prostu pięknie. Kiedy jeszcze to słoneczko tak przygrzewa, to można powiedzieć, że jest doskonale. Tutaj na pewno można przespać się i spędzić chwilę czasu, ale nie jest to miejscówka, na której chcielibyśmy zostać dłużej i na takie, na taki wypoczynek byśmy jej nie polecali. Rano obudziły nas osiołki, teraz gdzieś sobie poszły, pewnie w inne miejsca szukać, a nie, są, pokażę wam te osiołki. Także za momencik je sobie zobaczymy. No i w sumie tyle. I to jest też miejsce, tak jak mówię, do zobaczenia panoramy całego Triestu i pewnie już gdzieś będzie widać Słowenię. Teoretycznie można by tutaj przejechać bez winiety ten odcinek, bo on jest bardzo krótki. My dla świętego spokoju kupiliśmy, bo po co mam ryzykować, kiedy kosztuje to, ja wiem, 16 euro, ale mandat kosztuje kilkaset euro, więc mówiąc zero-jedynkowo, wolę wydać te 16 i spokoju jechać niż tam, bo tam jak się wjeżdża do samej Słowenii jest problem, bo kawałek idzie się i tak autostradą. Trzeba by jechać naprawdę dookoła przy samym morzu, żeby przebić się tamtędy, ale tam z tego co patrzymy na Google jest informacja, że jest zamknięty tunel. Jeśli ten tunel będzie zamknięty, to i tak będziemy musieli wrócić i tak będziemy musieli kupić tą winietę, więc bez sensu byłoby generować niepotrzebnie czas, a tak sobie wjedziemy do Chorwacji i odbijemy od razu w stronę właśnie morza i tam wybrzeżem będziemy pomalutku się przemieszczać i szukać naszych miejscówek. No a już teraz przed wami osiołki. To właśnie one, wydając swoje dźwięki, budziły nas dzisiaj o poranku. Dzień dobry, osiołki. Takie właśnie one tutaj są. A bo wy wyjadacie tutaj trawkę, tak? Wyjadacie trawkę. Może wam trochę urwę, co? Tych zielonych bardziej, co? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tak? Jeszcze chcecie tego zielonego? A proszę. Macie to. No masz. No masz. No czekajcie, bo się pchacie. Jak ja mam wam tu powyrywać? Ale w obudzy. Proszę, a tu taki malutki. Nie już, proszę bardzo. Można karmić osiołki. Już wam wyrywam, poczekajcie. Dobra, biorę się do roboty, a wy sobie chwilę na nie popatrzcie. Chodźcie razem ze mną na dach, bo ostatnio tu mieliśmy pełno ptaków chodzących nam po dachu. I zobaczmy, jak wyglądają solary. Nie jest źle, tylko są całe... Całe są... O! Kurzone.
No dobra, idziemy po szmatkę i zabieramy się do pracy. Wszystko udało się już z przyczepą załatwić. Ogarnąć? No właśnie, mógłbym powiedzieć, że ogarnąć. Nawet podłączyliśmy ją już pod nasze złotko. Ale jak już wcześniej Wam mówiłem, zabieramy Was teraz na spacer. I zobaczymy, gdzie ta dróżka prowadzi. No bo tego do końca nie wiemy, jakichś wielkich opisów nie ma. Ale mogą być jakieś jaskinie, mogą być piękne widoki. No to ruszamy. No GoPro tego nie odda, więc nagram Wam też za chwilę to telefonem. Może będzie piękniej, zobaczmy. Bo nieziemski widok, naprawdę nieziemski widok i Triest tam właśnie przed Wami, a tutaj skarpa mocno, mocno w dół. I też to, co na pewno można zauważyć we Włoszech, to smog. Widać go teraz, jak tutaj się unosi, o zobaczcie, ta wielka chmura. I codziennie dostajemy powiadomienia, alerty właśnie o tym, że jest smog i że jest kiepska jakość powietrza, żeby nie powiedzieć zła. Ale tak to się prezentuje z tej góry. Miała być krótka przechadzka, ale postanowiliśmy ruszyć kawałek dalej, bo są jakieś dwa miejsca, które na zdjęciach wyglądają oszałamiająco. Sprawdzimy dla Was, czy warto. Zrobiło się mocno do góry, ale nie narzekamy. Taki ruch od rana to dobrze i dla głowy, i dla ciała. I taki porządny rozruch po tym porannym przesiadywaniu na komputerze. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Oczywiście, że z perspektywy kamery to w ogóle nie wygląda jak wzniesienie. Jednakże takie jest. Na pewno słyszycie to po moim zasapanym głosie. Jeszcze jakieś 30 minut i powinniśmy być na miejscu. No, jak to w życiu, moi drodzy? Czasem źle się idzie, to jest naprawdę mega stromo. Każdy krok, powiem Wam szczerze, to jest totalne wyzwanie. Zobaczcie zresztą, jaki kąt nogi muszę mieć. A Iza tam normalnie... No tu mamy teraz jakby takie mikroalpy. Zaraz się przez tą kamerę jeszcze brzydko powiem wywalę, żeby nie powiedzieć coś na P. O. Nie? O kurde. Opowiem Wam, że totalnie stromo, ale jakoś wchodzimy. Wiecie, jaką mam gipką żonę? Dobrze. Włączę się, jak dojdziemy, bo jest ciężko. Pierwsze miejsce, do którego dotarliśmy, jak widzicie, naszły takie, jeszcze, że jest ten smog, to jeszcze naszło coraz więcej chmur. Ale tak wygląda to miejsce, gdzie sobie przed chwileczką troszeczkę posiedzieliśmy, odsapnęliśmy po tych wspinaczkach. Tutaj macie jeszcze jakiś taki kompas wyznaczony. Mastre Greco Bora Libacchio Iscri Rocco. Tak? Tak to się prezentuje. Teraz jeszcze jedna rzecz do zobaczenia na tej trasie. Troszeczkę będziemy musieli odbić. No i wracamy do auta, żeby ruszyć przez Słowenię do Chorwacji. No nie do końca, moi drodzy, wiemy, co to jest. Prawdopodobnie jakiś grób 1885 rozsypał. Tak tutaj widnieją napisy. To tutaj to było zaznaczone na Google. Nie wiemy, nie ma nigdzie o tym informacji. Próbujemy gdzieś tam w internecie coś poszukać, coś potłumaczyć, ale poza tym, że jest to jakiś obiekt historyczny, to nie ma tutaj nic. Nie pozostaje nam nic innego, jak wrócić, jak widzicie już w bluzie, bo zaszło słońce i zrobiło się trochę chłodniej, więc wracamy i ruszamy dalej. Tutaj zresztą widać jakieś pozostałości, może po jakichś starszych osadach, nie wiem, czy jakieś miejsca, gdzie wyprowadzano kiedyś bydło, czy też tak jak koło nas osły, owce i innego typu zwierzęta. Co jakiś czas takie właśnie stare, usypane murki z kamieni można na tej trasie spotkać, ale my jeszcze chwilę powdychamy. Tutaj na pewno świeższe powietrze
bo ten smog na dole nie zachęca do podróżowania. No to moi drodzy, oficjalnie witamy Was w kolejnym kraju, tym razem Słowenia. Z wjazdem tutaj, w sensie z płatnością za winietę, jest co najmniej dziwnie. W sensie takim, że ponoć można to tutaj objechać, patrzyłem różne alternatywy, ale dla świętego spokoju, który jest wart zdecydowanie więcej niż 16 euro, wolałem po prostu to zapłacić. No i skoro zapłaciliśmy, to mamy dosłownie 20 km autostradą tutaj na Słowenii, a już później przedostajemy się do Chorwacji i od razu będziemy też uciekać nad wybrzeże i tam drogą sobie pomalutku jechać i zwiedzać kolejny kraj. Słowenia tylko i wyłącznie tranzytowo, tylko i wyłącznie drogą szybkiego ruchu. Miejmy nadzieję, że ten odcinek, który nie jest jeszcze płatny, jest już na tyle dobrze zrobiony, że nie będzie tam jakichś ogromnych wjazdów i podjazdów, tylko uda nam się szybko ten kraj po prostu pominąć, a pewnie kiedyś, jeśli znajdziemy czas i chęci, zajedziemy tutaj i też Wam go pokażemy, bo wiemy z różnych informacji, opisów i opowiadań, że jest tu mnóstwo pięknych rzeczy do zobaczenia. No i właśnie, moi drodzy, wjechaliśmy już oficjalnie do Chorwacji. Za jakieś 13 km, o tu możecie sobie zobaczyć, Republika Chorwacka, Unia Europejska, wita nas cały czas, jednak nie ma co mówić, Schengen jest cudowne. Szybko można przekraczać granice, nawet tego za bardzo nie odczuwając. Więc za 13 km będziemy już na wybrzeżu i tam włączymy się, żeby pokazać Wam pierwsze ładne obrazki. Byliśmy właśnie na stacji i możemy potwierdzić, że LPG gaz jest, to samo złącze, 0,78 eurocenta za litr. To troszeczkę drożej niż we Włoszech, ale nie ma tragedii. Obok na stacji Shell 0,80, więc wykorzystaliśmy Q-Maxa, a teraz wyjeżdżamy i szukamy internetu. Internet załatwiony w T-Mobile, 10 euro za 10 dni nielimitowanego internetu. Co ważne, nie trzeba tej karty nawet rejestrować. We Włoszech musieliśmy to zrobić, był tam taki szemrany punkt. Nie zdziwię się, jeśli gdzieś moje dane z dowodu wypłyną, no ale nie mam na to żadnego wpływu. Był to normalny punkt, gdzie te karty rejestrowali. Tam, jak wiecie, było 8 euro plus karta, w sumie wychodziło 15 euro za 300 giga internetu. On działał dosyć wolno i słabo. Zobaczymy, jak będzie to z tym T-Mobile'em. Ale z informacji, jakie tam gdzieś w internecie były, to śmiga to lepiej. Jest jeszcze A1, też kosztuje to 10 euro. Zobaczymy, czy potem będziemy mogli przedłużyć, bo tutaj pani z tego, co powiedziała nam, że nie, że po 10 dniach po prostu ta karta umiera. Jeżeli tak będzie, to po prostu weźmiemy sobie nowy internet. Eurospar zdecydowanie lepiej wyposażony niż Lidl, który był tutaj, ale byliśmy w obu sklepach, zaopatrzyliśmy się, bo mamy teraz taki plan, żeby jeśli znajdziemy jakąś fajną miejscówkę, to przez sobotę i niedzielę, bo jutro ma być sobota, po prostu tam zostać. Ale zobaczcie, co w Eurosparze, bo w Lidlu tego nie ma. Ta marka, Cio, kto żył w latach 90. w Polsce, ten wie, że te chipsy były przepyszne. My je skosztujemy później i powiem Wam, czy nadal smakują tak dobrze. A teraz pakujemy się i póki jeszcze słońce do końca nie zaszło, ruszamy w poszukiwaniu miejscówki nad chorwackim wybrzeżem. Aż musieliśmy się zatrzymać, bo widok jest po prostu bajeczny, jak widzicie, i zabiega. Tam palma i tutaj plaża, troszeczkę jest odpływ, więc nie wygląda to aż tak korzystnie. No ale ten zachód, kurczę, wy tego tak nie widzicie, ale czekajcie, pokażę Wam tutaj, jak on wygląda. O, zobaczcie sobie tutaj. Tak on wygląda w tej chwili. Jakoś to muszę zrobić, żebyście... O, tak on teraz wygląda. Na GoPro, tak? Niestety troszeczkę oszukuje. Ale jest pięknie, a przede wszystkim cieplutko. Ach,
Zatem na to czekaliśmy, na to liczyliśmy i za tym chyba tęskniliśmy, będąc gdzieś tam daleko na północy, czy też potem troszeczkę w Polsce, kiedy jeszcze załatwialiśmy wszystkie te rzeczy. A teraz wdychamy to powietrze i cieszymy się z tego pięknego słońca. Jeszcze 70 km do miejsca noclegowego, więc tak to pięknie oto wygląda. Dzień dobry, o poranku, w sobotę. Budzimy się, a przed nami taki oto widok. Zobaczcie zresztą sami, pogoda dopisuje, więc nic dodać, nic ująć. Później pokażę wam, jak wygląda cała okolica. No nie, żebym się chwalił, ale zobaczcie, krótkie spodenki, krótki rękawek. 18 listopada i takie śniadanko przed nami, same warzywka, owoce i pyszności, taki widok, no chyba nic więcej dodać, nic więcej ująć. Pokażę wam, jak tu wygląda plaża, bo wygląda bardzo fajnie. Są takie kamienie, ale skały, czyli można spokojnie wejść sobie do wody, oczywiście uważając na te słynne jeżowce. Ale tutaj ich na tą chwilę nie widać, pewnie są tam dalej w tych innych kamieniach. Nie jest teraz w tej chwili jakiś duży poziom wody. O, i zobaczcie sobie tą wodę, nie? Jest chłodna, jest jak Bałtyk latem, tak bym określił, bo już sprawdzałem. Ale może pójdę się później kąpać. Zobaczymy. Komfort termiczny naprawdę bardzo wysoki, 16 stopni w cieniu, więc w słońcu pewnie jest około 20 i nie wieje. No więc korzystamy, a wy chwyćcie trochę tego ciepła, chwyćcie trochę tego słońca i już myślami bądźcie w tych cieplejszych klimatach. Jak mogliście zobaczyć, dzisiaj sobota, czyli dzień sprzątania. Ogarniamy sobie całą przyczepę, żeby była czyściutka na jutro i na resztę podróży. Znaczy, no, będziemy jeszcze pewnie nieraz sprzątać, ale takie gruntowne sprzątanie co jakiś czas też trzeba zrobić. Teraz ja udaję się z toaletą i szarą wodą na stację, gdzie prawdopodobnie będzie można ją wylać. Zresztą zobaczymy to, mam tam 8,5 km. Więc tam się w tej chwili udaję i za sobie tutaj będzie kończyć. Jutro też w zamiarze mam posprzątać sobie samochodzik. No a później typowy relaks weekendowy. No i zbieranie siły na kolejną podróż. Będzie na pewno zwiedzanie Puli, tego Koloseum tam i różnych innych fajnych rzymskich zabytków. Też austriacko-węgierskich, bo tutaj port kiedyś taki istniał. No będzie potem Rijeka, będzie Kryk, będzie Zadar, no dużo tego będzie. Więc bądźcie razem z nami i śledźcie nasze przygody. Udało się wylać wodę szarą i toaletę, dopiero co prawda na trzeciej stacji, ale te dwie pierwsze były po prostu bardzo, bardzo malutkie. Najważniejsze, że wszystko co chcieliśmy, to mamy zrobione, posprzątane. Przyszedł czas na odpoczynek i łapanie. Jeszcze przez godzinę, myślę półtorej, promieni słońca. Chciałem też wjechać dzisiaj do sklepu, ale 18 listopada w Chorwacji jest święto narodowe. Święto, które upamiętnia ofiary wojny domowej, która odbywała się tutaj w latach 91, bodajże chyba 95, w 98 wszystko się jak gdyby odwróciło. To wszystko, ta cała historia oczywiście jest do przejrzenia w internecie. Nie będę wam tutaj opowiadał o całych szczegółach, ale kto oczywiście będzie chciał w historię Bałkanów, może się wczytać.
Jest ona na pewno bardzo burzliwa. Do dzisiaj jakieś tam mimo wszystko niesnaski i różnego typu dziwne historie się toczą. Miejmy nadzieję, że będzie tego jak najmniej i że no, uda się po prostu porozumieć, znaleźć kompromis, konsensus i wówczas wszyscy będą mogli cieszyć się takimi widokami, takimi plażami i miejscami, bo przecież świat jest tylko jeden, nasz wspólny, nie kogoś na wyłączność.